Te gry dzieli widzowie 6 lat różnicy. Obejrzyjmy to sobie. Jak myślicie, która jest z którego roku? Animacja wygranej w pokerze. I co to za blur był? No tu faktycznie chipy. Układanie. Ferderze jest poker, widzowie? Prawdziwy poker? Oho. To ja chyba muszę Kwerdera pograć. Ej, przeraża mnie to, w jaką stronę to idzie. Pierwszy gadamy o giełdzie, teraz o pokerze. Jutro, widzowie, jakaś ruletka, nie? Chyba. Pierdolę, podpisuję tą umowę, którą dostałem. Kapitalizuję. Ja już zacząłem gadać, jakbym umówiony był, nie? No, widzowie, nie będę ukrywał. Sporo. Ale tam, wiecie, ruletki to tam chuj, nie? To jest CS-em. Też dostałem multum offer. No, to są niebotyczne pieniądze, ale dla mnie to jest nudne. Widzowie, ja w tym tygodniu, tylko w tym tygodniu, dostałem 20 maili z reklamowaniem jakiegoś kasyna. Czajcie? I to są takie stawki... Jak myślicie, jakie to są stawki, widzowie, ze stream? Dawajcie, obstawiajcie. No ja nie mam żadnego NDA podpisanego. To jest tak... No tak, taka oferta, którą... Tak... Taka często się przewija, no nie? Taką średnią wam mówię, bo ja zawsze odpisuję sobie, ponegocjuję, no sprawdzam, o jakim hajsie mówimy, no bo no, muszę mieć świadomość. Nie grasz nigdy swoimi pieniędzmi, nigdy. Tak ze stream z 10 koła, kurwa, no. Tak z 10 koła za 2 godzinki gameplayu, nie? Jest to. Ale bukują cię na przykład na 5 razy w miesiącu i masz 50 koła tego. No słabo, no dlatego nie podpisuję, no. Ja bym w pokera chętnie pograł. No ale to stary, proszę cię. No to wam mówiłem, nie? Najwyższa oferta, jaką dostałem, tak? Ale to był roczny kontrakt, to na 500 000, nie? Pojebane. To nie, no to za takie pieniądze się nie ma co schylać. Ja nie potrzebuję dużo... Nie no, ten blur jest paskudny. Ja nie potrzebuję, widzowie, dużo życia. Wolę sobie w gierki pograć. Nie zarobić tego siana. No i kurwasa. Ja nie wiem, o co chodzi z tym kurwa starą Southlost, nie? Ja nie wiem. Tam nie ma żadnej interakcji. Żadnej, kurwa. Co się dzieje, kurwa, z grami dzisiaj? Głaska... Ale jest głaskanie zwierząt! To najważniejsze. Nie no, ja jak widzę, że gra ma głaskanie zwierząt, to bez kitu zakładam, że będzie gównem. Jak się musisz pochwalić głaskaniem zwierząt. A piesek fajny. No. Realnie kurwa wygląda. Fajny, no. Piska wody. Jest! To sam sprawdzałem. O kurwa, jak to znika. Ja pierdolę. No jest, ale... Znaczy to prawda, w sumie, ale patrzcie, co tu się dzieje. Widzicie? Pana to. Źle się partikle, kurwa, łączą. To samo, co na tym. To samo, co na cieniu w tej grze. O kurwa, nice. Jeszcze proch w ogóle. Nie, to nie proch, to cząsteczki wody tak opadają.
Ej, ja muszę kurwa zagrać widzowie tego RTR-a. Naprawdę. Ej, mnie dziwi to, że się w ogóle gada o tym, że ten Star Wars Outlaws ma system policji jak... jak z GTA. Ale kurwa, to nawet jest blisko, nie? Tylko podchodzi fajnie. Ferder, jak zabijesz zwierzę, to cały czas jego ciało się rozkłada. Jak wrócisz w to miejsce, znajdziesz kości albo jakiś stadium rozkładu. Naprawdę? You earn this. No, nie boicie się, że ja ogram Red Dead'a i powiem, że... A może powiem, że to jest gówno. Może mi się nie spodoba Red Dead. I co kurwa wtedy? Widzicie, to jest duża presja na Red Deadzie. To by było giga zabawne. W sensie, ja wiem, jaki ja miałbym z ogrywaniem Red Dead Redemption jeden bardzo duży problem. I on byłby związany z tym, że Red Dead Redemption jest grą z kategorii, w której mnie nie interesują. Czyli to jest gra bez systemu rozwijania postaci, bez systemu levelowania. Ja, no kurwa, ja gram głównie w RPG. Wątpię, w sensie, ale też wiecie, z drugiej strony na przykład, ja bardzo nie lubię Resident Evil, ale prawda jest taka, że pomimo tego, że go nie lubię, bardzo go wysoko oceniam. To też sprawdzałem. Patrz, dobrze działa. Nawet zostają dziury po blasterze. To porządnie wygląda. O, to już kurwa dziwne było. Widzowie, co jak co, ale... w Star Wars tak to wygląda lepiej. No kurwa, musicie przyznać. Jedna rzecz, jaką Star Wars robią lepiej. Nie wiem. Ja nie wyobrażam sobie ani sytuacji, w której ktoś jest odpowiedzialny za zrobienie takiej animacji, robi taką animację. Jest to ogromna korporacja, przechodzi to przez kilka różnych stadiów potwierdzenia. Ktoś to widzi i osoba, która finalnie podejmuje decyzję, bo jest powiedzmy, nie wiem, menadżerem w zespole do animacji, mówi tak. Kurwa, dobrze to wygląda. No. Jest okej. Zrób kolejną rzecz. Nie, po prostu nie potrafię sobie tego wyobrazić, rozumiecie? Że ktoś tego, że... No bo to przychodzi przez kilka różnych stadiów akceptacji. Nie widzę tego, czy ktoś to akceptuje. No przecież to musi przejść przez tak. Robi to jakiś grafik, to nie? Następnie musi to zaakceptować jego jakiś menadżer, czyli jakiś szef działu animacji, a potem finalnie musi to zaakceptować szef działu graficznego, najprawdopodobniej. Idzie to do testerów i testerzy dają feedback, po czym jeszcze wewnątrz firmy masz takie playtesty, gdzie sami ludzie mogą grać, przetestować, wysłać do innych działów jakieś informacje, coś co zauważyli, jakieś błędy, prawda? Hadriel, dzięki za równy rok. To, wiecie, to przychodzi przez pięć jakichś różnych stadiów, gdzie ktoś może coś napisać, dać jakieś info. Szawix, dzięki. O kurwa, pociąg. To dobre. To w Red Deadzie akurat widziałem, że zajebiście. Można wziąć kogoś, złapać na lasso, związać i rzucić pod pociąg. To zajebiste, to ja bym taki chyba roleplay jakiś robił. Nie no, ten... Sabak to... Kurwa, to jak on fajnie rozkłada te karty.
Wiecie, że jak będę grał Ferdera, to będziemy siedzieć cały czas w kasynie Ferderzy. Jesteście tego świadomi? Czy nie? Że będzie pokerek przez 2 godziny? Ja kocham pokera, kurwa. A jak wygląda ekonomia w Ferderze? Tam na przykład taki... Ogarnięcie siana w takim pokerze daje ci takiego sporego boosta? Nie, masz jakieś więcej siana, amunicji, coś takiego? Dobrze to wpływa, czy raczej... Nie, okej. Okay. Jak w Kingdom Come, okej. Okay. Czyli w pewnym momencie masz bardzo duży przyrost itemów, które sprzedajesz i... Okej. Okay. No lepiej jest wyważona ta animacja biegu w Ferderze, ale nie ma takiej lipy, kurwa, nie? W Star Warsach. No tutaj, o Jezu, no ten impact hit to jest tragiczny. Kurwa, Nelson. Nie, to lipa. Vamos! Wasting my time. Move forward! You got some nerve! Kurwa, jakie opalenie, dobre! Kurwa, jak w Sifu, stary. O, jeżdżenie. Kurwa, mi się bardzo dobrze jeździło. Mi się wydaje, że ma taki fajny... Nie jest dead zone, ale ma taką ciężkość przy skręcie. O kurwa, ty ten koń bardzo fajnie wyglądasz. Przyjemnie się patrzy na to. W tempie takim jeździ, nie? Pa, jak dosiada tego konia. No. Bardzo dobrze to wygląda. To też sprawdzaliśmy. Dobrze to wygląda w Star Warsach. No ale kurwa, no. To jest 6 lat różnicy, nie? To jest 6 lat różnicy, a jednak upgrade'u tutaj kurwa nie ma dużego. A w dużej ilości miejsc jest downgrade. Kurwa, dobry ziomo. O kurwa. Cora, no ta tekstura nie jest jakaś za piękna. No, a to jest jakiś bonusowy element. No okej, okay, wygląda kurwa lepiej. No to tekstury by tylko mogły być lepsze, siatki. O kurwa, ty to już tyle. No dobra, no dobra, no dobra.